dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Command & Conquer Renegade. Nie Red Alert 2, tylko Renegade. Jestem Lius Vandelf, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Przed nami widnieje elektrownia, która zasila ten oto obelisk światła. Obelisk światła jest to broń NOT, która jednym strzałem potrafi stopić czołg, a dwoma strzałami potrafi stopić czołg typu mamut. Więc no, za długo z nim nie powalczymy. Musimy ją zdezaktywować. I co zrobimy? Musimy przejść w dół tej tamy. Bo to jest tama. Musimy przejść w dół tej tamy i dostać się do elektrowni. Zdychajcie. Ja tego nie wspominałem, ale gram na wersji Command Conquer Renegade pochodzącej z wydania takiego, tak zwanego wydania First Decade. Jest to wydanie jeszcze z czasów płytowych. Pierwszych Command Conquerów od Command Conquera 1 do właśnie Renegade. Wszystkich Command Conquerów. Command Conquer Red Alert, Command Conquer, Command Conquer Tiberian Sun. Red Alert 2 właśnie. Dodatku do Red Alerta 2, Generalsa i Renegade'a. Obecnie można Renegade'a dostać jeszcze, jeżeli ktoś jest z was zainteresowany, można dostać go na Originie, w takim specjalnym wydaniu Ultimate Collection Command & Conquer. I to będziemy mieli wszystko. Od pierwszego Command & Conquer do Tiberian Wars wraz z dodatkami. Wszystkie gry wraz z dodatkami, jakie do tej pory wyszły. Taki fajny w sumie kolektor z edycja kolekcjonerska od the dam's master control terminal controls the large bay door on top. Find the master control terminal and destroy it. Taka od EA taki prezent, chociaż z drugiej strony nie wiem. Ale jeżeli jesteście zainteresowani zagraniem w Command & Conquera oryginalnego, to od siebie mogę polecić wam Command & Conquer Remaster, który ostatnio wyszedł bodajże w czerwcu. I w związku z tym jest do kupienia na Originie oraz na Steamie, z tego co wiem. Gink, panie. Okej. Tu jest winda. Z pancerzem i zdrowiem, ale nie chcemy tutaj. O nie, tutaj nie chcemy podejść całkowicie. Bo by nas hajsowało. Idziemy natomiast w dół i w dół windą do piekła. Nie do piekła, ale poużywamy sobie tego miotacza ognia, może co? Okej, tu mamy wszystko.
podziemiami. Tu jest jaskinia. Okej. To jest to miejsce. Okej, tu mamy miejsce z zapasami i z amunicją. Bardzo fajna sprawa. Przeładujmy tą wyrzutnię rakiet. I weźmy dodatkową amunicję. Rakiety się nam przydadzą do niszczenia pojazdu, gdy nie jesteśmy wewnątrz żadnego z czołgów i innych tego typu rzeczy. A my kierujemy się na górę do elektrowni. Co bym tu jeszcze powiedzieć o Red Alercie 2, o Command & Conquer? No generalnie Command & Conquer był pierwszą grą zaraz pod Doom 2, która była matką RTS-ów. I jeżeli Doom 2 jest Wolfensteinem RTS-ów, tak, Command & Conquer był Doomem RTS-ów. I tak naprawdę te gry były pierwowzorem i wzorem późniejszych RTS-ów wszystkich. Potem wszystkie filmy chciały mieć RTS-a na modłę Command & Conquer właśnie. To byli Polacy, którzy swoje 3 grosze dołożyli do tego interesu. Między innymi Mirosław Dymek ze swoim RF-2140. Gin! No. Fajne jest to, że do tych budynków można wchodzić na różne sposoby, między innymi można tutaj tędy. Strony tak naprawdę, choć powinniśmy wyjść frontem, ale nic nie z tą, bo od razu możemy wyjść sobie, proszę bardzo. Możemy załadować tutaj That's enough, Havoc. Good work. With the power plant down, that obelisk is no longer a threat. C4 zostało załadowane, wysadziliśmy elektrownię, wszystko jest w cacy, bardzo fajnie. Take miny. Surprise, motherfucker. This is engineering. What's going on up there? O, już zaczynają wysypywać nam pancerz, bo nam zaczęło brakować pancerza. Widzicie? Już nie amunicja, tylko pancerz. To co mówiłem. W późniejszych etapach, gdzie będą wrogowie bardzo silni,
nie będą nam praktycznie wypływać żadnych amunicji. Będziemy mieli problem z amunicją. Na szczęście tej amunicji też nam nie tylko wrogowie będą zapewniać. Okej. Jesteśmy na zewnątrz. Ale wejdźmy sobie normalną drogą. Czyli gdzieś tutaj, dokładnie. Dobra. Gdzieś tu są. Aha. Dobra, ja się tych wrogów tutaj pozbyłem. Dobra, no to tutaj wchodzimy do windy. I złazimy na dół. Aha! Ale to nie jest dobry pomysł. Teraz dobry pomysł. Coś tam jest? Nie, wykosiłem wszystko. Cudownie. Wiecie co? Ja tam były jeszcze chyba rakietnice. To sobie zbiorę je. Żeby mieć na fulla wszystko. Brawo. Dobra. Do pełna. I wracamy się, tak jak poprzednio, wracamy się tamą do naszego mamuta. By zniszczyć obelisk. To prawdopodobnie z tego, co mogę rozumieć, jest misją dodatkową. Tak zwanego trzeciego rzędu. O nie! O nie! Wszystko od początku, tak? Dobra, no to jeszcze panie raz w takim razie. No, jak widać jestem tutaj już z powrotem w tym samym miejscu. Musiałem to wyciąć tą moją opcję. No niestety czasami zdarzają się takie błędy, że gra się potrafi zaciąć w... Znaczy gra się potrafi zacząć. Postać się potrafi zacząć się w... najmniej oczekiwanym momencie. Dobrze. Nie chcemy tutaj iść. Ja sobie podjadę pod mój zajebisty czołg mamut. Myślę, że zniszczymy sobie obelisk światła i to będzie doskonałe uhonorowanie tego odcinka. Dobrze. Fuck yeah, jedziemy. I teraz tak, można zrobić to na dwa sposoby. Można użyć czołgu mamut, który jest dosyć potężną bronią, żeby zniszczyć ten obelisk. Albo... Hmm...
można wejść do środka i zrobić to po komandosku. Gdzieś tu powinno być wejście, dokładnie. No, kolega się proszę bardzo Pytanie ze 100 punktów. Czemu gdzieś tu w ogóle ma konsolę do... którą można mu zniszczyć? Ja czegoś takiego tutaj nie widzę. Chwila, moment. Wiecie co? Zróbmy to po wojskowemu. Pancerne szyby. Chyba, że... Nie, trzeba zrobić po czołgowemu. To wracamy się na górę w takim razie i... Kurde, myślałem, że uda mi się, że da się to zrobić... nie używając czołgu, tylko wysadzić go w powietrze C4. Ale skoro tak, no to... Yeah! O, nie było za tą misji dodatkowej? Myślałem, że jest. No dobra, no trudno w takim razie. Tutaj zakończę odcinek. Jakbym News Van Delf, to było... Renegade z następnego odcinka. Na razie, cześć.